Witam Was serdecznie na targach ostatniego dnia. My dzisiaj Wam pokażemy tak naszym okiem, jak wyglądają targi. Jesteśmy na Opolagrze już po raz drugi. Nie wiem, czy już w sumie o tym nie powiedziałam. Zobaczymy w montażu. Jak coś, to się zawsze, co można powiedzieć, to się wytnie. Także teraz na przykład możemy Wam zaprezentować mnie. Tak, powinnam powiedzieć marketingowo, że zaprezentujemy Wam stoisko, a tak naprawdę... Aktualnie znajdujemy się na stanowisku firmy Swimmer. Oraz AgriExpert. Dokładnie. Także tutaj mamy Mateusza, bardzo przystojny przedstawiciel, właściciel firmy. Mamy tutaj wyjątkowo nie tylko zbiorniki, ale również sprzęt uprawowy. O właśnie, zbiorniki. No zgadza się, załoga. Proszę bardzo, mamy tutaj na przykład zbiornik, o którym wspominałam. Jest to nagroda Opolagry. Dzisiaj zostanie ten zbiornik rozdany, wręczony w odpowiednie rączki. Komu taki zbiornik się nie przyda? Aż temu szczęśliwcowi zazdroszczę. Bardzo ładny zbiornik. Ale tak naprawdę, jeżeli miałabym być szczera, o już zdjęcia, lajki, komentarze. Zbiornik nie jest taki ładny jak moja siostra. Dlatego wszyscy robią sobie z nią zdjęcia. Przejdziemy się jeszcze i pokażemy Wam jeszcze troszkę innych, równie fajnych stoisk. Rzeczy, stoisk, ludzi. No jedno mi chodzi. Wszystko Wam pokażemy dzisiaj. O ile starczy nam pamięci w telefonach oraz czasu do zwiedzania. Pamięci mamy dużo, więc możemy dużo nagrywać. Dobra. Tylko gorzej z czasem. Dobra, także tak, prezentuje się dane stoisko, a my idziemy dalej. Jesteśmy już na miejscu. Stoisko firmy Do Zamek, proszę bardzo. Możecie to kojarzyć, ponieważ jedną taką maszynę mamy u siebie, a mowa tutaj o zaprawiarce do ziarna. Proszę bardzo. Zapewne coś takiego, jak tutaj widzieliście u nas na gospodarstwie. Tak. Coś takiego? Coś w podobie. Coś w podobie. A żeby było lepiej, to patrzcie, za miedzą mamy kawalera. Kawaler, co nie? Co? Nie, nie kawaler, ale przystojny, co nie? I no. Ma tutaj też fajne stoisko. I coś z tego stoiska też również mamy. A mianowicie co, Vera? Rębak, oczywiście. Kurczę, tak. Ten rębak ma zęby bardziej ostre niż teściowa. To chciałam powiedzieć. Także proszę bardzo. Marlenka, dawaj patyki, będziemy rzucać. O, Werka się już pakuje. Dawaj. Pakuje na zęby teściowej. Także każda dziewczyna po ślubie trafia tutaj. W zęby teściowej. No. Więc pięknie się wszystko prezentuje. Lecimy dalej. Do następnego stoiska. Dobrze, jesteśmy w kolejnej lokalizacji. No właśnie, jesteśmy u mojej koleżanki, właśnie do niej zapraszam. Zaraz zobaczycie, jakie Weronika ma koleżanki. O, tutaj jest fajniejsze.
Po losowaniu nagrody głównej siema. Weronika i jej koleżanki. Siema, co tam? Polskiego Centrum Biotechniki w Krasnem. O, jest Euforia, Bella, Pesteczka, Kasia. To są wszystkie koleżanki naszej Weroniki. Nie, to jest moja przyjaciółka. A, to jest Psiapsi. No, Psiapsi. O, tak wygląda Psiapsi. Nazywa się Euforia. Piękna jest. Piękna jest. Nikuś by latał. Oj, Nikuś by ją brał. Za Euforią. Tak? Taką pszenicę kiedyś miałeś mu u siebie, a teraz Weronika ma taką psiapsiłeczkę. O, ale teraz mam brudne ręce. Ale to nic. Sama słodycz. O właśnie, kolejna przyjaciółeczka. Dobra, Weronika, chodź. Zaraz. Weronika, chodź, bo się zakochasz. A my nie mamy warunków na takie zwierzaczki. To nie jest kotek, to nie jest piesek. Weronicia. Ale obiecałaś mi, że kupisz mi ją. Pieska ci kupię, kotka ci kupię, ale taką przyjaciółkę to wiesz. Cielaczka. Kiedy indziej. O. Proszę bardzo, jaka ładna. Panienka. Miss Polonii. Miss Polonia. 2023 Opolagra. O, tutaj mamy wybieg dla zwierzątek. Zwierzątek. Wióry są, wszystko się zgadza. Tam w oddali mamy puchary dla zwycięzców. Weronika, ale bym ten wieniec wielki ci rzuciła, jak tej krowie. Który? A, tamten. Kurde, ale byś wyglądała. Rewelacja. Do sukienki by ci pasowało. Do mojego outfitu. Do outfitu idealnie. Dobra, lecimy dalej. Idziemy i lecimy dalej. Ej, weź, chodź, bo tam moje puchary zostały. Zostawiłam tam. Puchary zostawiłaś? No, tak. Ale Weronika, wiesz co? Innym razem. Ale bo serio, ty jednak nie wygrałaś. A skąd nie? Bo na wygląd nie dają na ładne oczy. Ja wiem, że ty masz ładne oczka, pomrugaj oczkami. Ale nie dadzą, bo ty nie jesteś krówką. Ty jesteś dziewczynką z kotlic, także... Widzicie? Siemano. No hej. Poznaję dziewczynę. Poznajesz? Pomachaj do filmu. Pomachaj, bo nagrywamy. Jak teletubisie, machamy do kamery. Tak. Będzie zdjęcie. Jesteśmy na kolejnym stoisku. Tego pana znam. Tego pana znam. Pan ma fajne prasy. I za fajne ceny, bo ten pan, on zawsze, jak mnie widzi, ten mówi, że najlepszą ceną jest za darmo. Także, także patrzcie, jaka fajna prasa. No, a ja jakbym była przedstawicielką, to bym mówiła, że do prasy siostra za darmo. Oj. Weronika już jałóweczki oglądała. A kiedy ty swojego byczka znajdziesz? Nie potrzebuję. Nie szukasz? Nie potrzebujesz? Nie. Ach, tylko aby jałóweczki były. No. I ci powiem, Weronika... Co tutaj mamy ciekawego, Marzenka? Ci powiem, Weronika, że to jest odpowiedni odcień zieleni. Zobacz. Bo ty się na odcieniach znasz. Jakość. Tradycja. Widzisz, jak to jest wykonane. Kurczę. Bo się znasz, co nie? No, kurde, patrz. A ogumienie jest... jakie fajne. Patrz, jakie wypucowane. Chłopaki się postarali. Plaka tutaj no. Poszło. No, parę zestawów. A ta przyczepa. Przepiękna. Cudowne. Chodź, Weronika, bo się zakochasz. O, Maranka, patrz tą prasą prasowałaś. Bo tutaj tacy przedstawiciele są przy stoli. Weronika, chodź. Tak. Zabieram siostrę. Tak. Zabieram. Zabieracie. Zabieram. Idziemy dalej. Zwiedzamy. Przechodzimy sobie. Naprzeciwko mamy stoisko Waltry. I nie wiem, czy wiecie, ale mieliśmy 3 lata temu kupować Waltry. Białą Waltrę. Tak, w perełce. Także idziemy ją zobaczyć. O, tam. Idziemy zobaczyć, co straciłam. Co straciłaś? Ale na korzyść, czy nie korzyść? No, teraz idziemy zobaczyć. A Weronika musi zobaczyć, czy jej miłość do Waltry przeminęła z wiatrem, czy jednak jeszcze coś zostało. I jak, Wera? Jeździłabyś? Spójrz jej w oczy. To jest miłość, czy niekoniecznie? Powiem tak. Nie jest źle. I nie jest dobrze. Jest tak... Powiem tak, wolę Fendę. Ale grunt, że nie odbiega od Fendy, także... Ładna jest. Jeździłaś. No, jeździłam. Jeździłam. Jeździłam i jak było? I to dłuższy czas. Bardzo, i jak było? Bardzo polecam. Była, i jeździła Werka z talerzówką. To była bardzo przyjemna jazda po polu.
zrobiłam. Talerzówkę byśmy wzięły sobie na testy, co? 10 hektary. 10 hektary? Weronika, wzięłabyś sobie taką waltrę i talerzówkę na testy, co? Ja wzięłabym ją za darmo. Za darmo? A. Na własność. To jednak się mówi, że te youtuberki to za darmo a mamy najlepszą. Czarne fele są. Najlepszą cenę, no. Fajne fele, fajne. A czerwone tak nie właśnie, tak właśnie miał mój wyglądać, z czarnymi. Dobra, Weronika, chodź, bo Weronika się może na tych targach łatwo zakochać. Ja ją muszę zobacz. Zabierać. Zobacz, co po drugiej stronie stoi. Ach, Weronika. Te fele czerwone. To jest to. Czy nie? To jest moja miłość. Miłość. I co, zdjęcie pewnie chcesz? No, tutaj. O. Dobra, to teraz 3, 2, 1 będzie sesja. Benz. To już nie zdjęcie, kochani. To jest po prostu, to jest żywa piękność. Miałam być zdjęcie, okłamałaś mnie. Dwie piękności. A ona dalej pozowała. Modelka z Instagrama. Chodź, Weronika. Ja się dopasowałam. Chodź, Weronika. Róż. Zostaw. Wszystko zostaw, bo zbankrutujemy na tej Opolakrze. My już tyle nakupiłyśmy. Tak? A ile obiecałyśmy? Kupiłyśmy fendę? Od tego głośno. Tego, co stoi. Nie mów głośno, że kupiłyśmy. To jest mój tak naprawdę. Tylko wiesz, się przejechałam. Tak, żeby go pokazać, pochwalić się i tak dalej. Ja na kolejne targi kupię sobie taką smycz. I będę Weronikę odciągać od głupich pomysłów. Idziemy na wprost. Co jeszcze dzisiaj kupimy? Idziemy zwiedzać. Zobaczymy, co nam w oko. Zwiedzać tylko? Co nam w oko wpadnie. Może Weronice... Ja to na darmo nie przyjechałam. Męża znajdę, a sobie szwagra. To jest nie, mój plan ja na opora, na Opolagrę. Wolę jakąś maszynę kupić. Wolisz maszynę, dobra. To szukamy maszyn. Gdzie to? Ja to będę kupować. Chodź, Weronika, to, ale bez jaj. Ale firma ja może jak zobaczy, to na testy ci najwyżej da. Nie, ja to będę już kupować. Ja już to kupuję. Weronika, chodź. Ja idę po chodź, cenę. Zbankrutuję z tobą. Bierz to. Wiesz? Pakuj do BMW i jedziemy. O, zaraz zaczepiamy, kurde, podczepiamy. Szkoda, że haka nie mamy z tyłu. Chodź, Weronika. Ale chodź, zobaczysz. Brona talerzowa. Zobacz, porządna maszyna. Chodź, Weronika, nie stać nas. To są za drogie pieniądze. Nie stać, wypowiadaj się za siebie. Może jak firma zobaczy, to wiesz, będzie miała miękkie serce dla ciebie i dostaniesz, pobawisz się dzień. Dobrze? Chodź, chodź, Weronika. Ja wiem, że jesteś druzgotana, ale jednak nie wszystko. Wiesz, jak fan by ładnie z nim wyglądał? Z nią. Z nią czy z nim? Ze wszystkim będzie ładnie wyglądał. Z tobą, Weronika, fan wygląda najładniej. I z tyłu mamy zobacz jeszcze firmę. Agri Handler, co jeszcze, tam, Vera? Jeszcze jakbyśmy kupili taki opryskiwacz. O, no i w tym życiu. I taka Weronika, o taka Weronika, napatrzy się na tych targach, na te kombajny, na te ciągniki, na te opryskiwacze i co? I później wraca do domu i płacze. Dlatego nie powinnam tu przyjeżdżać. A przyjeżdżasz na wszystko. A tutaj właśnie na pasie odbywają się pokazy. Aktualnie jest to Agritag. Chyba dobrze powiedziałam. Mamy testy opryskiwacza samojezdnego. O, roślinki. Mamy tutaj coś takiego, co się nazywa precyzyjne rolnictwo, czyli tutaj mamy opryskiwane każde roślinki. Nawet Weronika by opryskała, jak stanęła, ale chodź, Werka. Bo zaraz znowu się zakocha. To taka kochliwa dziewczyna jest. Ładnie się dzisiaj ubrała. Patrzcie. Cudownie. Idziemy dalej. A teraz, panie i panowie, jesteśmy zaproszone na piana party i właśnie idziemy na jumprezę. Możesz pokazać, jak impreza wygląda? Jak impreza? To jedno słowo. To Hyperion. To nie wiem, czy to wstawimy, bo będą prawa. No. Zależy, czy chłopaki nam pozwolą. Dobra, tradycji stało się zadość. Jesteśmy na naszym ulubionym stoisku. Co to, Werka? Idziemy dalej. Chodź. Nie, ale jeszcze chwilkę. Dwóch bardzo przystojnych braci. To są naprawdę bracia. Także stoisko jak najbardziej. Hyperin i obok. Nikogo sąsiednie. Nie ma, idziemy. Nikogo nie ma, ale top nasiona. Także zmierzamy w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Piana party się skończyła, także... Idziemy dalej. Porządne stoisko. Porządny sprzęt. O, to jest właściciel właśnie. Ten pan ma bardzo ładną córkę. Bardzo ładną ma córkę. I najlepsze, że ma trzy. Także wiecie, jak coś,
to w tej firmie bardzo ładne dziewczyny ponoć są. Chwilowo jeszcze ich nie ma, ale jak coś, to ten pan naprawdę trzy piękności. Blondynki? Blondynki, także wiecie, firma Ecomax, pan ma bardzo ładne córki. Już trzy razy to powiedziałaś. Trudno, że powiedziałam trzy razy, ale poza tym to ma jeszcze właśnie urządzenia ważąco-pakujące. To jest co? Tutaj, gdzie leżałam. Tam Weronika leżała. Jak ktoś, to zobaczycie na TikToku, gdzie Weronika leżała. Także jak widzicie, takie zwiedzanie tylko z nami. Weronika dzisiaj jest w formie. Bardzo na dobrej formie. Zobacz to. No, widzę. Chodź trochę dalej. No. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dwa kroczki. Te talerzówki dzisiaj mnie prześladują. Zobacz. Widzisz? Weronika jest prześladowana. Chodź. Muszę zobaczyć. Chodź na chwilę. Weronika, my jesteśmy BMW. Ale tego nie podczepisz. Ale tamta druga była lepiej wykonana. Tak uważasz? No. Stestujesz sobie w polu. Może. Jak ktoś mi da. Mamy iść? Patrz, Weronika. O nie. Nie. Chodź, idziemy. To nie jest przeznaczenie, Weronika. Idziemy. Oni chcą nam za darmo dać. A, za darmo. Za darmo? Weronika idzie, bo ona mówi. Jesteście wręcz przeznaczone do nas. Tak? Za darmo? Weronika mówi, że ta talerzówka będzie za darmo, to prawda? Będzie za darmo. Będzie za darmo. No może nie do końca, ale na pewno. Trzymam za słowo. Pierwsze słowo. Na pewno się dogadamy. Chodź. A, dogadamy się. To słyszeliście, my idziemy dogadywać talerzówkę. Mówię. Co? Co mówiłeś? Ale co jest najważniejsze, mówiłam, że to jest talerzówka. Mówiłam. A, Weronika mówiła. Weronika mi powiedziała, bo to jest moja siostra ogólnie, że ona bez talerzówki nie wraca z targu. Nie ma problemu. Talerze mamy jeszcze porcelanowe tam. O kurde, Weronika lubi diamenty i złoto, także nie wiem, czy to coś takiego znajdziemy, aczkolwiek będziemy szukały. Niebieskie to bardziej pod srebro niż pod złoto. A ona też szuka do Fenda. Możecie mi nie wierzyć. Co? Daj rączkę, Niunia. Idziemy. Ale zobacz, tu jest zielona. Zielona, ale to nie ten odcień. Także ja dzisiaj nie mogę zapanować nad siostrą. A może opryskiwać Weronika? Nie, może innym razem. Innym razem? No. Czyli twój priorytet to jest talerzówka. No chciałabym. O, tego pana znam, bo on się uśmiecha. No. Nawet macha. Sami dobrzy ludzie. O, dziękujemy bardzo. Kurczę, i dzieci takie jeszcze grzeczne, fajne. Kurde, może będziemy gościć częściej na tej Opolszczyźnie, Weronika? No ja tam za rok się wybieram, nie wiem jak ty. Wybieramy się. Ja tak, a ty nie. A gdzie się w czwartek wybieramy? My w czwartek wybieramy się na dni pola, proszę państwa. W okolicach Chełm. Na dniach pola. Jako goście specjalne, nie, no żartuję. Nie, tylko tak sobie pojedziemy może. Tak, zobaczyć. Może coś nagramy przy okazji, pokażemy wam. W zależności kiedy Weronika sklei tą Opolagrę. Gdzie jeszcze idziemy, Weronika? Co jeszcze fajnego pokażemy? Zaczyna wijać. Idziemy. Ta pogoda ogólnie w tym roku na Opolalgrze jest taka mieszana. Ej, idziemy. Tędy chyba już szłyśmy. Nie, tędy nie, bo tutaj są... Oj tam. Już słyszysz tle? Tam jest impreza, Weronika. A, jesteśmy. A Weronika już idzie z lalami. My tu byłyśmy w kierunku. No byłyśmy tutaj. I gdzie teraz pójdziemy? Nie wiem. Kubota. Kubota? Tam jeszcze nie byłyśmy. Nie byłyśmy? To idziemy. O, tam jeszcze jest mosy i takie rzeczy, tam też nie byłyśmy. To ja nie wiem, jak my zwiedzamy te targi. My idziemy naokoło. I cały czas idziemy w koło i cały czas jesteśmy już w tym samym punkcie. Bo nas tam do tej imprezy chyba ciągnie. Na tej piana party Weronice tak się spodobało, że jednak... że cały czas w tamtym kierunku zmierza, ale dobra. Zmieniamy kierunek. No. I naprzeciwko mamy już automatycznie. Automatycznie Kubota. Zestaw. Spięty. Idź dalej, tylko opryskiwać brać, nam nie potrzeba. Tylko Weronika, brać kluczyki. Nie. Nie? Już wolałabym. Co byś wolała? Nie widzę tutaj odpowiedniej maszyny dla mnie. A. Dobrze, Weronika. Muszę poszukać. Dobrze, to Weronika szukaj, dajmy jej chwilkę. Szukałyśmy tego wymarzonego ciągnika dla Werki. I trafił nam się z przypadku gość. Jaki to? Nie wiem, ja go nie znam. Weź. Weronika go nie zna, nie ale wiem. Wy go możecie znać. Ja go nie pierwszy raz widzę na oczy. Kurczę. Ja go gdzieś widziałam. Ciężko powiedzieć. O, Grzesiu dzisiaj 0-0. Tak. Grzesiu cześć, przyjechał. Grzeczny jestem. Przyjechał ciągnikiem na targi. Ten ciągnik jest w sumie znany już troszkę na Instagramie. Bo Grzesiu, co będzie odbierał? Talerzówkę. Widzisz? Talerzówkę. My musimy mieć. To Weronika nie chce być gorsza i cały czas teraz po targach szuka talerzówki. No,
Ja będę miała lepszą. Trzeba szukać. O, Weronika mówi, że będzie miała lepszą, także Grzesiu, na co trafił? Nie mówić. Nie mówić? Nie, nie można. A, Grzesiu chce zrobić wam niespodziankę, także... Grzesiu dzisiaj... Nie, jutro będzie odbierał nową... Dzisiaj? Znaczy, dzisiaj jedziemy z ciągnikiem, z dwoma maszynami, a jutro przyjeżdżam autem nisko podwoziem to jeszcze. Do Sadkowskich po maszynki. Dobra, Weronika, znalazłaś ten wymarzony ciągnik? Znalazłam. Jesteśmy naprzeciwko. No, pokaż, już, pokaż, który. Już koło niego byłam wcześniej. Że to? Fendt 728 Vario. To jest to, tak? I tak oto kończy się nasza historia, gdzie moja siostra zgubiła się na Opolakrze. Tak, to będzie fend z talerzówką. Tak, ale nie ma talerzówki. No tak, bo musimy pozbierać. Będziemy pozbierać i zbierać maszyny. Zaraz poszczepiamy wszystko, jedziemy. Grzesiu, wiesz, że moja siostra ma takie plany zakupowe, że ja z nią dzisiaj zbankrutuję? Co ty mówisz? Ją cały czas ciągnie do jakichś maszyn. No, to mnie tak samo ciągnie. Do talerzówki. Ciebie też ciągnie? Ja to rozumiem. Ty to rozumiesz? Uh-huh. Ja stąd idę. To tak, wszystko co dobre, dobrze się kończy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Bo to nie jest chciałam taki, tego powiedzieć. Jest taki inny niż... Ja chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że wam się fajnie zwiedzało z nami Opolagry. Także... A i zwiedzać przed laptopem czy tam komputerem to tak. Lepiej by było z nami, także zapraszamy na kolejne targi, na wspólne zwiedzanie. Widzimy się na Szepietowie. Za tydzień. Od teraz. My jesteśmy na pięknym tle. Tak. Mamy odpowiednią miejscówkę, odpowiednią do tego, aby zakończyć ten film. Także jak Werka powiedziała, mamy nadzieję, że wam film się podobał i my się z wami już żegnamy. Lecimy podbijać targi. Wracamy na stoisko do chłopaków z AgriExpert oraz tutaj Przemka, Swimera i tak dalej. Także buźka, widzimy. Do zobaczenia, do następnego. Widzimy. Pa, pa. To widziałam, widzimy. Boże kochany. Widzimy się. Co ty, Weronika, robić? No widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. I teraz dopiero. Ale już koniec. Powiedziałam. Dobrze. Nie wiem, czy powiedziałam. Pa, pa. Pa, pa.